Harcerska Wiosna Kulturalna to projekt organizowany przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Domem Kultury Białogon w Kielcach. Ma na celu wyłonienie spośród reprezentantów naszego regionu najlepszych artystów, którzy reprezentować będą nasz region podczas koncertu Gospodarze Gościom, który otwiera rokrocznie nasz festiwal harcerski. W tym roku jego 45. edycja, zatem mały jubileusz. Szukamy tych, którzy w najlepszy sposób, najbardziej profesjonalny, ale także z ciekawym wyrazem artystycznym będą witać gości 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, który już w lipcu odbędzie się w Kielcach. Zawiszę śniegiem w kominie, zaplotę zdymu barkoczy. Niebawem do uczestników Harcerskiej Wiosny Kulturalnej wysłane zostaną nominacje dla tych, którzy właśnie dostąpią tego zaszczytu, aby wziąć udział w tym koncercie. Roześmiane i buziaki, jak tu nawet nie bać się. Ta orkiestra pięknie gra. W tym roku podczas przeglądów chorągwianych Harcerskiej Wiosny Kulturalnej zaprezentowało się blisko 70 wykonawców, także zespoły zarówno harcerskie, jak i reprezentacje placówek oświatowych i kultury. Bardzo się cieszymy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych młodych artystów, aby stawać w szranki i rywalizować w Harcerskiej Wiośnie Kulturalnej. Cieszy nas także fakt, że poziom artystyczny wykonawców jest coraz większy. Kiedyś byłam różą, lecz nie jestem teraz. Wśród tysięcy tak mi sobą nie do twarzy, tak powinnam. Skąd tam w kąt taki sposób na złą myśl? Na nas tylko schodki i skrzypienie drzwi, a ja się nie boję, nic mnie nie przeraża. Liście wirują, a z nimi ja, i kręci się, tańczy dookoła świat. Dorosły się zmienił i duży, tak bardzo już teraz jest inny. Ci mówię, idź do czarta, mam po uszy ciebie dość. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt, gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. Na wyborze śpiewak śpiewał, tylko dla tej pani.